No, będziemy o rekordzie rozmawiać, bo wy akurat jesteście ośrodkiem, który przeszczepia najwięcej nerek od dawców zmarłych w Polsce. No, powiem, że to jest sukces, który jest dopiero, trwa powiedzmy dwa lata. Albo już dwa lata. Albo już dwa lata. Kiedyś było tak, że byliśmy mniej więcej w środku stawki, jeśli mogę tak powiedzieć, biorąc pod uwagę takie współzawodnictwo, jeżeli w ogóle możemy mówić o współzawodnictwie. Rzeczywiście udaje nam się w ostatnich latach przeszczepiać dużo nerek od dawców zmarłych, ale to wynika właściwie głównie z tego, że jesteśmy jedynym ośrodkiem przeszczepiającym nerki w ogromnym regionie, którym jest Śląsk, gdzie mieszka ponad 5 milionów ludzi. Tak wielka populacja oczywiście jest związana z ogromną liczbą oddziałów intensywnej terapii, których jest więcej niż 50 na Śląsku. W związku z tym możliwości, jeżeli mogę tak powiedzieć, pozyskiwania dawców zmarłych z powodu hospitalizacji potencjalnych chorych, u których rozpoznawana jest śmierć mózgowa, jest ogromna. I to tutaj jest dowód na to, że poprawa pracy głównie koordynatorów i lokalnych, i regionalnych wpłynęła na to, że liczba pobrań przede wszystkim się zwiększyła, a to skutkuje oczywiście tym, że my przeszczepiamy więcej nerek od dawców zmarłych. To jest na pewno dobra informacja, mimo powiedziałbym zapaści covidowej, tego nie odczuliśmy aż tak bardzo na Śląsku. Cały czas ośrodek transplantacyjny działał na dość dużych obrotach i był spadek oczywiście liczby transplantacji, ale nie tak znaczący jak w całej Polsce. No właśnie, co zmieniły te covidowe lata, bo chyba już w takich kategoriach możemy mówić tak z Pana perspektywy, jeżeli chodzi o transplantację i transplantologię w Polsce? No przede wszystkim ta zapaść wynikała pierwsze z dużej obawy przed infekcjami covidowymi. Zwłaszcza, że dużej, już mamy dużej niewiadomej pacjentów o obniżonej odporności. Dużej niewiadomej, jak to będzie wpływało na pacjentów ze zmniejszoną odpornością z powodu leczenia immunosupresyjnego. Kolejnym jak gdyby czynnikiem, który był dużym znakiem zapytania, czy to jest bezpieczne w tym okresie, również jeżeli chodzi o pobieranie samych narządów, czy dawcy nie są zakażeni, czy nie ma okresu powiedzmy infekcji, która jest nierozpoznawalna, jakie to będzie miało skutki ewentualnie przy wykonywaniu przeszczepów, ale dzięki nabieraniu doświadczenia na całym świecie różnych publikacji, które się na ten temat ukazały, dość szybko żeśmy się uporali z tym problemem i wydaje się, że opracowanie procedur zarówno pobrania w tym okresie, jak i przeszczepiania schematów immunosupresji, które w niewielkim stopniu się zmieniły, stosowanie oczywiście wszystkich środków ochrony osobistej zarówno pacjentów, jak i personelu wpłynęło na to, że ta liczba transplantacji wykonywanych dość szybko wróciła na powiedzmy średni poziom, który występuje w tej chwili. Pan powiedział o bardzo ważnej roli koordynatorów, tak, którzy działają zarówno przy przeszczepach od dawców zmarłych, jak i przy przeszczepach od dawców żywych. To są często osobni koordynatorzy w takich ośrodkach. No bo też na tym dawstwie żywym przy 21. edycji Biegu po Nowe Życie chcemy się skupić. Już rozmawialiśmy z panem profesorem, że niestety nie każdy może być na czele stawki w każdej dziedzinie, więc o ile przeszczepy od dawców zmarłych są na bardzo wysokim poziomie w pana ośrodku, to o tyle od dawców żywych już sytuacja wygląda trochę inaczej. Tak, bym powiedział, że w Polsce w różnych ośrodkach to organizacja przeszczepów od dawców żywych nie zawsze jest jednakowa. Muszę powiedzieć, że w naszym ośrodku nie mamy osobnego koordynatora do jak gdyby nadzorowania przede wszystkim zarówno dawców, jak i biorców żywych dla przeszczepiania nerek.
Powiem, że przykładowo, czy w Skandynawii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych są osobno koordynatorzy we wszystkich ośrodkach, czasem jest ich nawet kilku, którzy jedni są na przykład tylko dla nadzorowania dawców, inni dla nadzorowania biorców. Także ten jak gdyby nadzór koordynatorski jest bardzo silnie rozbudowany. To na pewno działa pozytywnie. Ale główną, bym powiedział, siłą, która prowadzi do tego, żeby tych przeszczepów było więcej, to jednak jest aktywność środowiska nefrologicznego. Czyli uświadomienie już na tym poziomie. Uświadomienie wtedy, kiedy potencjalny biorca wchodzi w program dializ albo jego wydolność nerek na tyle spada, że spodziewamy się, że niestety ta filtracja kłębkowa na tyle spadnie, że będzie to ktoś za niedługo kandydatem i wtedy go już się informuje o możliwości przeszczepu rodzinnego, czyli od dawców żywych i wyprzedzająco takie rozmowy powinny być prowadzone w rodzinie albo wśród najbliższych związanych emocjonalnie z potencjalnym biorcą. Bo to nie zawsze musi być członek rodziny w przypadku przeszczepu rodzinnego. I wiemy, że ośrodek warszawski na Lindleya pokonał te przeszkody w warunkach polskich i rzeczywiście tam liczba przeszczepów od dawców żywych w tym roku rzeczywiście jest bardzo duża i w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, jest ich powyżej 20. 28 albo 7. Tak. No to w takim razie obalmy taki mit, który może pojawiać się w głowach potencjalnych dawców żywych, a też przy okazji biorców. Czy starszy wiek takiego dawcy żywego zawsze będzie przeciwwskazaniem? Mówimy tutaj na przykład głównie o transplantacji nerki. Starszy wiek dla dawcy żywego. Dla dawcy. Oczywiście, że starszy wiek dla dawcy żywego będzie ograniczeniem. Oczywiście ten starszy wiek trudno jednoznacznie określić, jeżeli chodzi o wiek metrykalny, natomiast tu oceniamy wiek biologiczny. I sami wiemy, czy Państwo wiecie, że człowiek, który ma lat 71, biega, nawet ma maratony, a drugi ledwo się porusza i jest otyły, ma cukrzycę i nie może być kandydatem na pewno dla oddania nerki. Wydaje się, że bezpieczną granicą taką wydaje się być wiek około 60 roku życia dla tego, aby stać się dawcą dla nerki. Ale pewnie są wyjątkowe sytuacje, gdzie ten wiek może być nawet rzeczywiście starszy. Tutaj bym powiedział, że zwykle ci biorcy również są wtedy wiekowi, tak? Czyli ponieważ to dawstwo jest głównie rodzinne, rzadko kiedy potomstwo staje się dawcą dla osoby starszej. Znacznie częściej mamy sytuację, kiedy jest odwrotnie. W związku z tym, jeżeli biorcą jest osoba młoda, no to ten wiek dawców zwykle jest poniżej 60 roku życia. To jeszcze wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest osoba, która będzie potencjalnym biorcą, ma w swojej rodzinie kogoś, kto będzie potencjalnym żywym dawcą, następuje jakaś zgodność, ale, jest takie ale pod tytułem, no zły stan zdrowia biorcy to już wiemy, ale dorzućmy do tego na przykład otyłość i kilka czynników, które zdecydowanie mogą opóźnić przeszczep. Czy to jest tak, że biorcę też może czekać pewna praca przed przeszczepem, nawet jeżeli ma już kandydata? Ale mówimy, że biorca jest otyły czy dawca? Biorca jest otyły. Oczywiście. Taką sobie sytuację wyobraźmy. To znaczy, jeżeli biorca jest zmotywowany do tego, że chce otrzymać nerkę, to powinien również zadeklarować to, że będzie pracował nad tym, aby stracić zbyt dużą ilość kilogramów, jeżeli je posiada, musi również popracować nad tym. Tak? Czyli przygotowanie biorcy to nie tylko jest jak gdyby wymóg, że technicznie nam jest trudniej taką nerkę przeszczepić. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych odbywają się przeszczepy rzeczywiście o osób ze znaczną otyłością. Robi się najczęściej dzisiaj drogą nawet laparoskopową. I to jest dość wcale nie taka mała grupa chorych. Co więcej, jest jeszcze szereg publikacji, które pokazują, że o dziwo u chorych dializowanych z otyłością jak gdyby stopień szkody, którą przynoszą dializacyjne, jest mniejszy niż u osób, które są szczupłe. W związku z tym dializowani chorzy otyli żyją dłużej niż dializowani chorzy chudzi.
wbrew pozorom. Zawsze mieliśmy taką jakby no, pogląd na ten temat, że szczupły chory, dializowany na pewno powinien być w lepszej kondycji niż otyły. Okazuje się, że jest odwrotnie. Wydaje się, że oczywiście ta otyłość jest na pewno pewną przeszkodą, ale nie aż taką barierą, gdzie nie możemy tego przeszczepu wykonać. Niemniej jednak na pewno, jeżeli jest to możliwe, to taką pracę powinien biorca potencjalny wykonać, aby schudnąć trochę. Oczywiście trudno powiedzieć, jaka jest skala tej otyłości. Czy ten potencjalny biorca ma BMI 35, 32, czy on ma 45, prawda? Tutaj ta skala otyłości może być różna, więc to jest rzecz względna, o której otyłości myślimy. To jeszcze tak na koniec, panie profesorze, takie marzenie na przyszły rok, już tak wybiegnijmy, jeżeli chodzi o transplantologię i konkretnie pana ośrodek. Moim marzeniem jest to, aby w moim zespole pojawiło się więcej młodych osób, które będą mocno zaangażowane w transplantologii. Uważam, że tutaj, przynajmniej w Polsce, jest duże zagrożenie w ogóle dla specjalności zabiegowych. Niestety wśród młodego pokolenia entuzjastów jest coraz mniej, a tutaj bez dużego entuzjazmu, dużego wysiłku, no niestety owoców nie będzie. I ja nie mogę narzekać na mój zespół, bo on jest bardzo dobry, jest dość mocno odmłodzony, ale widzę, że ten entuzjazm, jak porównuję z swojego okresu szkoleniowego, no jest kilkakrotnie mniejszy chyba.